Również, panie premierze, pani marszałek, trzymając się konwencji, wniosków formalnych, proszę o przerwę konwent seniorów, na którym pan premier Donald Tusk odpowie konwentowi seniorów, co zrobił w celu eliminacji korupcji w służbie zdrowia w naszym kraju. Bo to jest bardzo ciekawe, panie premierze. Kilka lat temu została ujawniona afera, gigantyczna afera korupcyjna w służbie zdrowia, gdzie firma Philips korumpowała dyrektorów szpitali. Muszę państwu powiedzieć, że ta firma została ukarana, ale nie w Polsce, w USA, gdzie Komisja Nadzoru Finansowego ukarała tę firmę karą 4,5 miliona dolarów za korupcję w Polsce. W Polsce ta firma nie została ukarana żadną karą, a sprawa w sądzie nadal się toczy. Panie premierze, wiemy, że ta sprawa jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Koncerny międzynarodowe korumpują dyrektorów szpitali, korumpują lekarzy, a na tym wszystkim płaci polskie państwo i polski podatnik. Panie premierze, konieczne są zmiany w prawie, które pozwolą skutecznie karać takie koncerny i takie firmy, które korumpują polski system ochrony zdrowia. Niech pan wyjaśni, jak to jest, że Amerykanie ukarali już firmę Philips za korupcję w Polsce, a w Polsce ta firma nie została ukarana. Niech pan to wyjaśni.